Che parti? Mądry ten Rydzyk, mądry, mądry. Ja myślę, że on jest mądrzejszy od Flądry. Mądry. Nie widzę, nie widzę, żeby właśnie było zatroskanie o wieś. I to wnuk już powiedział też tak samo w stronę wychowywania ludzi. Zostańcie na wsi, nie uciekajcie. Szanujcie wioskę. Kochani, wioska to jest chleb. To jest ten chleb zdrowy. Nie wiem, jak jest certyfikowany, masę. Masę zbierać, masę siać, byle wielkie latyfundia. Nie, nie. Te mniejsze, one zdrowsze jedzenie będzie, jeżeli będą takie gospodarstwa. Również nie ma tej tendencji zostać na wsi. Żeby być na wsi, to jest wielka sprawa, to jest wielka sprawa. Wioska to jest również kultura. To jest zachowanie ducha narodowego, zachowanie wiary. To powinno nam przyświecać. Bo bez Boga ani do proga. Widzimy. Jan Paweł II nam o tym przypominał też. Też wielkie szczęście, że mieliśmy jedno. Mamy łatwiej. I wcale nas, nas, nas.
nawet i módlmy się za pana ministra Ziobry i za wszystkich, którzy dobro robi. Myślę, mądre mówić. Dziękuję, przepraszam panie ministrze, że tak może panu pomieszałem trochę. Bardzo dziękuję ojcu i bardzo dziękuję. No, ale naprawdę pytam się, czy nie ma jakiejś szczypty prawdy w tym, co pan Jan Kobylański powiedział. Z tymi porównał do wyścigów konnych. Ale gdzieś tam ktoś ma wpływ na te konie. Ktoś daje im, prawda, kogoś na lepszą. Całkiem, ale ja patrzę po owocach. Po owocach ich postaci już Pan Jezus tam mówił. Nie tylko po mówieniu, ale no. Tak, także wiem, że ja też mogę być niewygodny przez parę. Cóż, nie mam żony, nie mam dzieci, nikt się na nich nie będzie mścił. Prawda? I to jest tam dzięki, i to jest to dobrodziejstwo celibatu, prawda? Można lepiej służyć. To tak jak za komuny, opowiadał mi taki ojciec nasz, tak, no, on już nie żyje. Ten ojciec, po czym była rewolucja październikowa, opowiadał to z historii znamy, mówi, był w więzieniu i byli duchowni prawosławni, grekokatolicy. Księża, nie zakonnicy, bo tam zakonnicy nie mogli żenić się. Tak, ale ci byli grekokatolicy czy prawosławni, mieli rodziny, prawda? Normalnie, tak. No, a rzymskokatolicy mieli, i on przychodził do celi, i oni byli tamci też w celi. Ci komuniści torturowali, niszczyli, a tamci płakali. Mówią, jak to dobrze, że wy macie celibat. Na was nie będą się mścili, na waszych dzieciach i żona. Bo także to mówi tak porównuje, dlatego mówię, ja mówię sam własny rachunek i mogę się pytać, a mówię to z troski o ojczyznę. Ojczyzna, o naród nasz. Tak, a my wszyscy mamy dbać i budować, żeby ten naród był silniejszy, żeby wszyscy byli i nie czekać, że ktoś ma zrobić tylko, ale za tych, co robią, wspierać ich dobrym, zachęcać, zaufanie pod kontrolą i modlić się za nich, żeby Boże moce ich wspierał, Pan, żeby wspierał. Bo to nie jest proste. Wy macie do czynienia, panie ministrze, naprawdę na co dzień z wielkim złem, a zło pochodzi od szatana, a więc tu ocieracie się o to. Te moce piekielne, także trzeba was wspierać. I dziękuję wszystkim, którzy to robią. I róbmy to dalej. I to jest rodzina Radia Maryja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z Pana Bogiem. Dziękuję mojemu dyrektorowi i panu ministrowi też dziękuję. Prowadzili musimy podsumowywać, więc słowo na zakończenie, panie ministrze. Powiem tak, do kilku rzeczy rzeczywiście się odniosę. Najłatwiej mi będzie do VAT-u, bo to jest obszar naszego resortu. Przygotowaliśmy ustawę o wyłudzeniach VAT-owskich i przewidzieliśmy tam najbardziej surową karę chyba w Europie w tej chwili. 25 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia VAT-owskie. To jest walka z zorganizowaną przestępczością. I kiedy pan minister Ziobro dał sygnał do tego, żeby taka ustawa była przygotowana, to już miesiąc później, kiedy ustawa została uchwalona, przewidująca tak drastyczne kary, dla tych, którzy parają się wyłudzeniami VAT-owskimi, a to nie są miliony, to są miliardy, to jest 250 miliardów w ciągu kilku lat, są gigantyczne pieniądze nasze, po prostu ukradzione, to proszę sobie wyobrazić, że wpływy do budżetu państwa z podatku VAT drastycznie wzrosły, bardzo wzrosły po prostu. I to pokazuje najlepiej, jak zorganizowane grupy przestępcze no prawdopodobnie znalazły sobie inne miejsce do zarobkowania. Ja przypomnę, że tym się parały między innymi grupy takie, które zajmowały się przestępczością przeciwko życiu, zdrowiu obywateli, a po prostu im się opłacało przeskoczyć w swojej działalności na przestępczość gospodarczą. Po prostu kara, która im groziła, to najczęściej była grzywna, a oni wyłudzali wielkie pieniądze, a z drugiej strony było dożywocie. No to przecież wiadomo, co wybrali.
Więc to rzeczywiście przestępczość VAT-owska. Kwestia wsi. No, dla nas, jako Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy, nie ma znaczenia to, gdzie ktoś mieszka. My wszystkich staramy się szanować w sposób równy, czy ludzie mieszkają w metropolii, tak jak na Śląsku, czy w wielkich miastach, czy mieszkają na wsi. Dlatego właśnie, żeby mieszkańcy wsi nie czuli jakiegoś dyskomfortu, byli gorzej traktowani, przygotowaliśmy cały projekt wsparcia przykładowo lokalnych hodowców zwierząt, czy też przygotowaliśmy cały projekt dotyczący wsparcia producentów żywności. Chodzi o przetwórców, którzy z własnego chowu produkują żywność, która sprzedawana jest lokalnie. Myślę, że będzie się toczyła walka na forum unijnym. Chodzi o kwestie dotyczące utrzymania budżetu na rolnictwo i rozwoju tego obszarów wiejskich po Brexicie. Będzie kwestia dotycząca między innymi wsparcia takiego dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Chodzi o to, żeby więcej środków otrzymywały z Unii Europejskiej. To też jest zadanie dla naszych parlamentarzystów. Przy okazji bardzo dziękuję za to, że rolnicy tak bardzo poparli, mieszkańcy wsi tak bardzo poparli Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie mówię, że my nie popełniamy błędów, bo ja już to powiedziałem w tej audycji, ale staramy się rzetelnie realizować nasz program. Myślę, że ta kolejna kadencja to będzie jeszcze przyspieszenie tutaj różnych reform, które będziemy prowadzili, także pozostawiłbym tutaj określone miejsce na ufność, że jednak zrealizujemy różne zadania i tak będzie. Jeżeli chodzi o kwestie lasów, też poruszył ojciec dyrektor, no tu zderzamy się rzeczywiście z Unią Europejską. Proszę zobaczyć, z jednej strony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zajął się polskimi lasami, z drugiej milczenie, jeżeli chodzi o ścinanie lasów w Bawarii przykładowo, gdzie piły nie milkną, jak mówią, tak, a jakoś tutaj się ekolodzy nie interesują tym i Unia Europejska też się nie interesuje. Energetyka, no. Ja przyjechałem ze Śląska, a za chwilę jadę na Śląsk, więc kwestia dotycząca kopalni. Tu się z ojcem dyrektorem zgadzam, że trudno likwidować surowiec, który ma charakter strategiczny z punktu widzenia rynku pracy, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa także. No to byłaby nieodpowiedzialność dla kraju, gdybyśmy zlikwidowali kopalnie. A proszę zobaczyć, co mówią nasi przeciwnicy, żeby likwidować górnictwo. To jeżeli już poruszamy temat zanieczyszczeń, to proszę zobaczyć, jak zanieczyszczone jest powietrze przez Niemców. Tyle, że tam tym czynnikiem jest węgiel brunatny. To jest taka trochę hipokryzja w tym wszystkim. Przecież to truciciele dużo więksi niż Polacy. Przecież to w ogóle nieporównywalne, można sobie dane sprawdzić. Podsumowując, powiem tak. Mam nadzieję, że uda się wygrać te wybory z taką większością w najbliższym czasie, żeby realizować ten program naszych zmian. Ja myślę, że w obszarze wymiaru sprawiedliwości bardzo wiele zostało zrobione, ale będziemy, jeszcze jest parę rzeczy, to taką naukę też wyciągamy, lekcje tutaj z tych rozmów z Państwem, jako słuchaczami Radia Maryja, telewizji Trwam, bo to Państwo podpowiadacie czasami, gdzie są luki, gdzie są problemy, Państwo do nas piszecie listy, to nie jest łatwe, to co mówił ojciec dyrektor, że rzeczywiście zajmujemy się bardzo trudnym obszarem, to chcę tylko na koniec powiedzieć, że te 4 lata to czas bardzo trudny, to podkładania nóg, rzucania kłód pod nogi, ataków ze strony instytucji europejskich, komisarzy, różnych komisarzy europejskich, unijnych, którzy najchętniej by chcieli, żeby ktoś inny był na naszym miejscu. Dlatego Państwu dzisiaj dziękuję bardzo za to wsparcie, za te słowa otuchy ojcu dyrektorowi. Dziękuję za ogromną życzliwość, za to, że możemy się z słuchaczami spotykać, możemy wchodzić też w taki dialog, żeby rozmawiać rzeczywiście, co jeszcze, jakie obszary są do poprawienia. Nie mówię, że jesteśmy doskonali, tak jak ojciec dyrektor powiedział, doskonała była tylko Maryja. Ale Maryję też bronimy właśnie, żeby tutaj nie tą doskonałość, żeby nie naruszono tutaj czegokolwiek, nie obrażono naszych uczuć religijnych. I tak widzę Maryję tutaj po lewej stronie mojej, tutaj w studiu, w radiu. Maryja zawsze nam towarzyszy tutaj przy tych audycjach, więc staramy się stać na straży także tego, żeby nie naruszono dobrego imienia i tego wszystkiego, tej doskonałości.
doskonałość, bo Maria to jest przecież doskonałość. Chcę Państwu bardzo podziękować za te kilka godzin rozmów. Ojcu dyrektorowi, ojcu tutaj bardzo serdecznie dziękuję i Państwu za życzliwość, za te wszystkie telefony. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, my bardzo dziękujemy za przybycie, Panie Ministrze. Przypomnę Państwu, naszym gościem był Pan Minister Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Już teraz zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, która za moment na naszej antenie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja. 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 Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwolił z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej. Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu.
Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicza i imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Chwała. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Wszechmogący Boże. Uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, Ojcze Grzegorzu. Pod Panu serdecznie pozdrawiam Ojca, wszystkich ojców pracujących w radiu. Życzę dużo Bożego błogosławieństwa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy z nami się modlili. Życzę szczęśliwej, błogosławionej nocy. Modliła się Henryka. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję Pani. Pani Henryko, dziękujemy całej rodzinie Radia Maria za dzień, który wspólnie spędziliśmy, no i za tę wspólną wieczorną modlitwę. Za 10 minut będzie północ. Zapraszamy Państwa na ostatnie dzisiaj wydanie serwisu informacyjnego. Rozpoczynamy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. W ostatnim dniu wizyty apostolskiej w Rumunii Ojciec Święty Franciszek beatyfikował 7 grecko-katolickich biskupów męczenników czasów komunizmu. W mieście Blas w Siedmiogrodzie na Polu Wolności papież przewodniczył tzw. boskiej liturgii. Przed odlotem do Rzymu Ojciec Święty spotkał się jeszcze ze wspólnotą Romów. Hasłem 30. zagranicznej pielgrzymki Ojca Świętego były słowa "Idziemy razem", podkreślające jej ekumeniczny charakter. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwała. Biały Dom opublikował przesłanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny. W dokumencie podkreślono, że pielgrzymka zmieniła bieg historii. Jego słowa przeciwstawiały się represyjnym siłom komunizmu w całej Polsce i reszcie Europy. Zasiał on odwagę w sercach milionów mężczyzn i kobiet, aby dążyli do lepszego, bardziej swobodnego życia, wskazano. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyło się 12. Święto Dziękczynienia. Przyświecało mu hasło "Dziękujemy za wielkich pasterzy Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego". Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski senior ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystości te wpisały się w obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Wieczorem na placu Piłsudskiego odbył się rocznicowy koncert. W sanktuarium Najświętszej Matki
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu została odsłonięta tablica upamiętniająca pułkułanów karpackich. W uroczystości wzięli udział m.in. weterani, rodziny, przedstawiciele rządu, parlamentu oraz samorządowcy. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Tymon Tytus Chmielecki, nuncjusz apostolski w Gwinei i Mali. List do uczestników uroczystości skierowali m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak. A przed mszą świętą poświęcono plac budowy Muzeum Historii Polski Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Muzeum ma powstać w Toruniu w niecałe 2 lata. Nowoczesny budynek stanie między kampusem WSKSiM oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Pod koniec kwietnia wykonawca placówki odebrał plac budowy. Muzeum będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski. Placówka będzie współtworzona przez resort kultury, a transmisję z Torunia przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Spaliła się część konstrukcji dachowej zabytkowego kościoła świętego Piotra i Pawła w Gdańsku. Pożar gasiło 28 zastępów straży pożarnej. Lokalne media wśród możliwych przyczyn wystąpienia ognia wymieniają zwarcie instalacji elektrycznej. Płonął dach nad zakrystią świątyni. Strażakom udało się opanować ogień. Uratowano także cenne zabytki przed zalaniem. W tym roku doszło do pożaru 16 obiektów kultu religijnego. W szczecińskiej Netto Arenie zakończyło się 3-dniowe forum charyzmatyczne. W wydarzeniu przyświecało hasło „Otrzymajcie Jego moc”. Na rekolekcje złożyły się wspólna modlitwa, śpiew i konferencje głoszone m.in. przez księży. Patronat medialny nad forum objęło Radio Maryja. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w festynie rodzinnym zorganizowanym w ogrodach klasztornych braci mniejszych kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą. Znajduje się tam sanktuarium błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który w nowomiejskim klasztorze spędził ostatnie lata życia. Premier obejrzał przedstawienie ukazujące życie błogosławionego, które przygotowały dzieci z miejscowej szkoły. Podkreślił, że wizyta w sanktuarium jest dla niego spotkaniem z pięknymi wartościami, które są mu szczególnie bliskie. W Rzeszowie odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W uroczystościach wziął udział szef MON-u Mariusz Błaszczak. W kościele garnizonowym sprawowana była msza święta w intencji weteranów i ich rodzin. Przed pomnikiem generała Władysława Sikorskiego odbył się uroczysty apel. Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa co roku przypada 29 maja. Został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował sukcesu studentom z Politechniki Świętokrzyskiej. Ich drużyna zwyciężyła w międzynarodowym konkursie. Ich łazik marsjański zdeklasował rywali. To kolejne potwierdzenie potencjału drzemiącego w polskiej nauce i gospodarce, napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze. W ubiegłorocznych zawodach zespół zajął w konkursie 3 miejsce. Po interwencji ambasadora Rzeczpospolitej w Izraelu Marka Magierowskiego dziennik Jerusalem Post skorygował artykuł, w którym użyto sformułowania polskie obozy śmierci. Kłamliwe słowa zmieniono w internetowym wydaniu gazety. Obecnie jest to sformułowanie o deportacjach do nazistowskich obozów śmierci. W Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy protestujący oblali pomnik sowieckiego marszałka Georgija Żukowa. W akcji brali udział m.in. działacze nacjonalistycznych partii, Korpus Narodowy i Prawy Sektor. Protestujący podkreślali, że po pierwsze było niezgodne z ukraińską ustawą zakazującą komunistycznych symboli. Dwaj Francuzi zostali skazani przez iracki sąd na karę śmierci za przynależność do ekstremistycznej organizacji zbrojnej Państwo Islamskie. Skazani znajdowali się w grupie 13 francuskich obywateli przekazanych Irakowi w styczniu przez sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi syryjskie siły demokratyczne. W sumie w ciągu tygodnia na śmierć skazanych zostało łącznie 9 Francuzów i 1 Tunezyjczyk. Stany Zjednoczone są gotowe do podjęcia rozmów z Iranem o jego programie nuklearnym bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Jednak do tego konieczne jest, by Irańczycy zachowywali się jak normalny naród.
powiedział sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo. Wcześniej prezydent Iranu poinformował, że Teheran mógłby być chętny do rozmów, gdyby Waszyngton okazał mu szacunek. Zastrzegł jednak, że Iran nie da się zmusić do negocjacji. A na koniec skrótu jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Polscy piłkarze nie awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata do lat 20. W pierwszym meczu 1/8 finału biało-czerwoni ulegli w Gdyni Włochom 0-1. Italia zagra w piątek w Tychach ze zwycięzcą wtorkowego spotkania w Bielsku Białej. Na boisko wyjdą reprezentanci Argentyny i Mali. Był to skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Gorzkie zwycięstwo. Dlaczego 40 lat po wyborach 1989 roku polska polityka i historia nie jest w stanie zerwać z fałszywą narracją o rozpadzie komunistycznej dyktatury? W naszym dzienniku o kulisach Okrągłego Stołu opowiada dr Lech Kowalski. Kombatanci przeciw profanacjom. Kombatanci domagają się od premiera natychmiastowej reakcji na ostatnią falę religijnych profanacji. W obronie dzieci. Zapowiedź homoparady w dniu pielgrzymki podwórkowych kół różańcowych na Jasną Górę komentuje dr Artur Dąbrowski. Nowa lewica nie szanuje żadnych wartości i uderza w niewinność dzieci, mówi prezes akcji katolickiej archidiecezji częstochowskiej. Zamurowany karcer. IPN rozpoczyna prace poszukiwawcze ofiar komunistycznych na warszawskim Grudnie. To było jedno z największych cmentarzysk żołnierzy niezłomnych. Przebudzenie narodu. Specjalny dodatek historyczny IPN-u poświęcony pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny, a w nim m.in. nieznane przemówienie Ojca Świętego i kulisy operacji bezpieki Lato 79. Drogi czytelniku, w naszym dzienniku ważny list redakcji dotyczący sytuacji na rynku prasy codziennej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Pan Bóg błogosławi Matkę Najświętszą, wspomaga oraz święci patronowie. Dziś świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Karol Lwanga i jego 12 towarzyszy z Ugandy byli pierwszymi czarnoskórymi męczennikami, których Kościół na początku XX wieku ogłosił błogosławionymi, a potem świętymi. Złożyli świadectwo życia za Chrystusem. Jeden z nich, umierając, zapewniał, że studnia, która ma wiele źródeł, nigdy nie wyschnie, a kiedy ich już nie będzie, przyjdą inni chrześcijanie. Niech przykład ich życia umocni naszą ufność Pana Boga. Ponadto dzisiaj rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Rzeszowie, ponadto świętego Ceceliana bądź Ceceliusza z Kartaginy, ponadto świętego Ormianina z Luk Dawina, świętego męczennika Izaaka z Kordoby, świętej Klotyldy, ponadto świętego Laurentego, czyli Wałbrzyńca i Argentyna, świętych mnichów męczenników, świętego prezbitera Lifarda z Orleanu, świętego papieża Jana XXIII, ponadto jeszcze świętego biskupa Piotra Sanz i pierwszego Jorda, biskupa męczennika Franciszka Serrano, świętego męczennika Jana Alcober, świętego męczennika Joachima Rochom, błogosławionego męczennika Franciszka Diaga. No i jeszcze należy wspomnieć o błogosławionym Andrzeju Kaccioli ze Spellu. Siódmy dzień nowenny do błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, czwarty dzień nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, a nade wszystko drugi dzień pielgrzymki świętego Jana Pawła II do ojczyzny sprzed 40 lat. Dziś w ramach naszych nocnych debat, rozmów zapraszam Państwa do wysłuchania przemówienia do młodzieży świętego Jana Pawła II z 3 czerwca 79 roku, wygłoszonego przy kościele świętej Ani. Jaką miarą mierzyć człowieka? Ale to jeszcze chwilę, jeszcze moment. Naszych ofiarodawców, solenizantów, dobrodziejów, jubilatów gorąco serdecznie pozdrawiamy. Nie możemy nie mówić o 40. rocznicy pierwszej podróży apostolskiej do Polski świętego Jana Pawła II, podróży przemieniającej Polaków.
sprawą jest, że to było przemówienie do młodzieży. A młodzież bardzo dobrze ogarnia internet, nie tylko młodzież, ale ta przestrzeń wirtualną, która jest bogata w wiele dobrych, pozytywnych spraw. Zapraszam do ogarnięcia w taki sposób, by zobaczyć ten tekst i potem do dyskusji na naszej antenie, byśmy wspólnie spróbowali jeszcze raz zastanowić się nad tym, jaką miarą mierzyć człowieka, a jednocześnie podebatować nad tym, jakiej odpowiedzi udzielił Jan Paweł II 40 lat temu. Niech stąpi duch Twój, to utwór muzyczny, po którym emisja przemówienia świętego Jana Pawła II sprzed 40 lat do młodzieży. To spotkanie odbyło się przy kościele świętej Jana. Kiedyś nasz brat, pasterz Jan Paweł II, prosił Cię, Panie, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, a Ty go wsłuchałeś i odnowiłeś i odnawiasz. Bądź uwielbiony, Boże. Prosimy, Panie, odnawiaj wciąż w ziemię naszych serc, abyśmy mogli, Panie, wydawać dobre owoce Tobie, abyś był, Panie, z nas dumny, abyśmy mogli ucieszyć Ciebie w naszym życiu.
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, nie tylko dla was to spotkanie jest wielkim wzruszeniem. Dla mnie również. Mówię to na początku. Ażeby tym prostym stwierdzeniem odpowiedzieć na słowa, które skierowaliście do mnie na początku. Przede wszystkim odpowiedzieć na waszą obecność. Pragnąłbym zbliżyć się do każdego z was. Każdego z was przygarnąć. Z każdym z was zamienić chociaż jedno ojczyste słowo. Darujcie, że jest to niemożliwe. Ale pragnienie serca jest takie. Drodzy moi, gorąco tego pragnę, ażeby nasze dzisiejsze spotkanie, którego profil wyznacza młodzież, przede wszystkim młodzież akademicka, współbrzmiało z wielkością dnia i jego liturgii. Młodzież akademicka, cała młodzież Warszawy, a także innych ośrodków tego centralnego i stołecznego rejonu, a także przybysze, jak wypada w Dniu Zielonych Świąt, z różnych ośrodków i rejonów naszej ojczyzny. Wszyscy jesteście spadkobiercami tradycji swoich środowisk poprzez pokolenia, aż do tych średniowiecznych scholarów związanych przede wszystkim z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, najstarszym w Polsce. Dzisiaj każde wielkie miasto w Polsce ma swoją wyższą uczelnię, a Warszawa ma ich bardzo wiele. Skupiają się w tych uczelniach setki tysięcy studentów, którzy kształcą się w wielorakich kierunkach, w wielorakich dziedzinach wiedzy, przygotowują się do zawodów inteligenckich oraz do zadań szczególnie ważnych w życiu narodu. Pragnę powitać was tu wszystkich zgromadzonych, równocześnie w was i poprzez was pragnę powitać i pozdrowić cały polski świat uniwersytecki i akademicki, wszystkie wyższe uczelnie, profesorów, pracowników nauki, studentów. Widzę was poniekąd swoich młodszych kolegów, bo przecież i ja